Poznaliśmy nowego dinka, który dojdzie do Ark Ascended na mapę The Center. I szczerze trochę byłem zaskoczony tym wyborem, jednakże widząc z głosowania miałem z tyłu głowy, że raczej on wygra, bo nic go nie przegoni, bo miał najwięcej głosów, ale jeszcze z tyłu głowy miałem nadzieję na jakieś inne dinki. Także jestem Bolo i zaprezentuję Ci dzisiaj, dlaczego ludzie pokochali tego dinka i dlaczego on wygrał. Nowym dinkiem, który pojawi się w Ascended, będzie Shastazaur. Jest to dosyć dziwna nazwa, jest to kolejny dinek, który otrzymuje jakąś ciężką do wymówienia nazwę. No ale dobra, przejdźmy sobie teraz do jego opisu, zobaczmy co on tak właściwie robi, jak go się oswaja mniej więcej i ogólnie trochę o nim. Tutaj mam napisane, że Shastazaur jest jednym z największych mieszkańców oceanu, jaki pływał ogólnie w Arku. Jest on dinkiem pasywnym, poluje on tylko na małe ławice ryb i gdy spotka jakieś zagrożenie, to jest w stanie je wykryć aż z 1 mili, czyli tam około 1,5 kilometra. Oraz może naładować jakiś podmuch dźwiękowy, dzięki którym będzie mógł ich albo odstraszyć, albo zaatakować. Nie jest to do końca powiedziane. Oswajanie jego jest tak dziwne, ale jednocześnie bardzo mi się podoba. Tutaj mamy cały opis. Ponieważ większość szastazaurów została odizolowana i samotna z powodu oddzielenia od rodziny, do udomowienia wystarczy proste towarzystwo. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest kontakt z jego bliskim krewnym Ichtiozaurem. Po prostu chodzi o to, aby Ichtiozaury, które ty masz oswojone, były gdzieś w jego pobliżu i on zacznie się w taki sposób właśnie oswajać. Tutaj mamy napisane, że po oswojeniu jest on idealny do przenoszenia różnych rzeczy, bo jest on po prostu na tyle duży, że można zbudować w nim całą łódź podwodną. I jest właśnie tutaj często określany jako łódź podwodna, że możemy w nim normalnie mieszkać i zbudować sobie bazę. I tutaj jest napisane, że siodło jest również wyposażone w torpedy, które są niezbędne w każdej podwodnej walce. Kojarzycie pewnie mieszkanie na platformach różnych dinków? To wydaje mi się takim mega odświeżeniem tego, że teraz dzięki temu dużo osób będzie wybierało właśnie mieszkanie w tym batyskafie. W zdolnościach i cechach mamy napisane, że gdy siodło jest włączone, wtedy gracze nie dostają obrażeń od braku tlenu i mogą się w nim normalnie budować. Mamy też napisane, że siodło jest wyposażone w lunetę podwodną, która pozwala na obserwację powierzchni wody podczas zanurzenia. Jak dla mnie jest to mega fajna rzecz, naprawdę, to jest dosłownie dodanie spyglassa do dinka. Tutaj mamy też napisane, że jego echolokacja będzie na tyle silna, że będziemy mogli wykrywać graczy i dzikie dinki, które są agresywne. Coś jak Parazaur, ale popatrzcie sobie na to, że jak mamy różne Pearl Cave'y, do których nie chcemy wpływać, to wystarczy je przeskanować i będziemy w stanie powiedzieć, czy jest tam baza. I takowy Shasta będzie odporny na przyciąganie Tuso, dlatego że Tuso jest zbyt mały, żeby przyciągnąć albo raczej złapać w swoje macki właśnie tego Shastę. Dostaliśmy też informację, że będzie on bardzo dobry do zbierania pod wodą ropy z podwodnych żył olejowych oraz będzie on bardzo efektywnie zbierał czarne perły. Kolejną fajną rzeczą, która mi się mega podoba w tym dinku, jest to, że jest w stanie wessać do siebie, jakby do swojej paszczy chyba, po prostu mniejsze dinki i może je w taki sposób chwycić. Mamy tutaj też napisane, że jednak w tym oswajaniu nie tylko Ichtio mogą go oswajać, ale jeżeli masz już jednego Shastę, to jesteś w stanie oswoić w taki sposób drugiego. I teraz najważniejsza jak dla mnie informacja, że jeżeli Shasta wypłynie na powierzchnię, siodło zmienia się w statek wielorybniczy. Tak, wiem, trochę dziwnie to brzmi. I pisze tutaj, że kopuła tej łodzi znika i pojawiają się harpuny, które działają jak turet, na który trzeba usiąść. I te harpuny będą trochę działać jak duże nety, przynajmniej tak wynika z opisu, że będą one uniemożliwiały im poruszanie się i zasadniczo będą je wiązać. Jesteśmy też w stanie łapać w taki sposób stworzenia lądowe oraz małe stworzenia, możemy je przyciągać bliżej siebie. Ale niestety mają oni też duży minus, dlatego że pisze tutaj, że tak samo jak przyciągnięcie Blue Stalkera lub chwycenie Desmodusa będzie dało się uwolnić właśnie z takiego harpunu i prawdopodobnie będzie to działać albo z rozwaleniem go, czyli tak jak z normalnym netem, albo po prostu dostanie to swoją osobną mechanikę i zobaczymy dopiero na The Center, jak to będzie wyglądać. Przy okazji możesz zasubskrybować, żeby być pierwszą osobą, która dowie się o newsach z Arka. W komentarzach zauważyłem, że ludzie piszą, że bardzo fajny koncept, że jest kozackie, że fajny nowy dinek i dużo innych podobnych komentarzy. Ja wam teraz pokażę, jak wyglądało głosowanie na nie. Zobaczcie, z jaką dużą przewagą on to wygrywał. No, także widzicie, że tak naprawdę zdominował on praktycznie całe głosowanie. Na ekranie wyświetlają ci filmy, które polecam ci obejrzeć, ja już będę leciał. Wbijaj na Discorda, żeby uczestniczyć w filmach z widzami i cześć!